trwa nowenna, która ma nas przygotować do 30. rocznicy powstania Radia Maryja. Modlitwie w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu przewodniczył dyrektor i założyciel Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. To w każdą pierwszą sobotę miesiąca rodzina Radia Maryja w swoim sanktuarium odmawia nowennę do naszej Matki i Królowej. Nowennę, która ma nas przygotować do 30. rocznicy powstania Radia Maryja. Nabożeństwo jest także przebłaganiem Maryi za wszystkie bluźnierstwa i profanacje. Dałaś nam, Matko Najświętsza, tego wielkiego świętego Jana Pawła II, który również Radio Maryja bardzo wspierał. Niełatwo było od samego początku. Nigdy nie przypuszczałem, że w tej Polsce odradzającej się będzie tyle trudności, żeby to dzieło powstało. Niestety tych trudności i dziś nie brakuje. Dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, modlił się dziś z rodziną Radia Maryja o ducha ewangelizacji dla nas wszystkich. Tak jak ta pani, którą widzieliśmy w wiadomościach telewizji Trwam, tak jak ta starsza pani, autentyczna, która klęknęła i ucałowała dziewczynie, która mogła być jej wnuczką, ucałowała stopy, żeby przemówić do niej. Autentycznie powiedziała: kocham cię. Tej biednej, pogubionej dziewczynie. Ileż jest pogubionych. Daj nam takie babcie, takich rodziców, takich dziadków, żeby miłością przemówili może do zagubionych nieraz swoich dzieci i wnuków.